Siemandero, witajcie serdecznie, cześć! Znajdujemy się właśnie pod pizzerią naszego kumpla, Alana, który od niedawna tutaj stacjonuje. Szymon, przywitaj się ładnie z widzami. Dobra, robimy szybki obrót kamerą. Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie. Szymon, podejdź bliżej, żeby mnie dobrze łapał mikrofon. Także tak, znajdujemy się dzisiaj w Świdnicy przy świeżo otwartej tak naprawdę pizzerii. Pizza jest napolitańska jakaś tam. Więc tak. Sprawdzimy, ponoć dobra. Szymon tak mówił, bo już miał okazję testować. Ja jeszcze nie miałem okazji, także to będzie mój pierwszy raz. Wchodzimy. Dobra, słuchajcie, na starcie witam nas, piękny zapach pizzy, w sumie chyba ciasta najbardziej, tak mi się rzucił, ale dobra, udało nam się zamówić dwie pizze i dwa picia, więc no, jakby dajemy radę. Tak, pierwsza pizza, którą zamówiliśmy, to nazwa, która rzuca się w jednej z piosenek, czyli tęsknię za quattro formaggi z diabolo, tak? Czy z diabolo? Dobrze. Tęsknię za quattro formaggi z diabolo. Druga to była coś tam z białą truflą. Nie, krem z białej trufli, więc... Nie wiem, nie czytałem. Też, no, mam nadzieję, że będzie smaczne. Ostatnia pizza to była capricciosa, co jadłem, i też była rewelka, więc czekamy. Uwaga, robimy test toalety. Dobra, to chodźcie, zapraszam. Jak to mówię, ciasne, ale własne. Jest schludnie. Do tego jeszcze dojdziemy, gdzie tu się zaczyna. O, dobra, patrz, klasi jeszcze raz. No i tutaj musimy się rozstać w tym miejscu. Mam trochę zatkany nos, bo jestem przeziębiony, bo jest głupi śnieg i jest zimno. To naprawdę czuję ten piękny zapach, także aż chce się jeść. Bellissima! Szybka reakcja. Proszę bardzo. No i fajnie, jesteśmy po degustacji. To jest Alan, moi drodzy, cały kierownik, majster tego zamieszania. Alan, fajnie, że cię w ogóle tutaj dzisiaj spotkaliśmy. I powiedz nam, skąd w ogóle pomysł na pizzerię, bo pizzerii w Świdnicy mamy już trochę, a tymczasem powstała kolejna pizzeria. No wiesz, w Świdnicy jest ponad 20 pizzerii, czy tam 24. Teraz już po tym, jak się Dio Pizza otworzyło, teraz już jest 25. Wszystkie dobrze działają i mam nadzieję, że wszystkim będzie się dalej kręcić. A skąd pomysł? No pomysł był taki, że ja mam bardzo dużo znajomych i nie miałem gdzie ich zapraszać, więc otworzyłem to, dlatego chciałem, żeby wszyscy tutaj wpadali do mnie i przychodzili. No i myślę, że to jest idealne, w ogóle idealna koncepcja, nie? Czyli po prostu wpadajcie na pizzę do Alana. Z reguły jest tak, że początkujące interesy gdzieś się uczą tego, jak to zrobić, żeby było dobrze. Tutaj od samego początku pizza jest rewelacyjna. Potwierdził to Szymon, potwierdził ja i pewnie każdy, kto tutaj wpada. Alan, jeszcze tylko pochwal się, skąd w ogóle doświadczenie w tym wszystkim? No już kiedyś parę lat pracowałem w kilku różnych pizzeriach. Pozbierałem trochę doświadczenia, no i przyszło czas otworzyć coś swojego, nie? Super. Tym bardziej, że czasy kryzysu są i tak dalej. Wielu ludzi marudzi, że się nie da, że coś i popatrzcie. Można? Można. Wspieramy tutaj Dio Pizza, Facebook, nie Facebook. Gdzie cię można znaleźć? Na Instagramie? Facebook i Instagram, Dio Pizza. Wystawiajcie opinie, wystawiajcie komentarze w Google'ach. To naprawdę, naprawdę pomaga. Żółwik może... O, elegancko. Pozdrawiamy. Dobra, okej. Okay.